Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Czechu, i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 1. I tak jak zawsze na starcie, przypominam oczywiście o łapkę w górę, komentarzach, subskrypcjach i o tym, że mój drugi kanał, ten główny właściwie, znajduje się oczywiście w opisie, oraz tam też znajduje się Instagram. Serdecznie zapraszam. Ja porobiłem tam, zabiłem cieniostwora, zabiłem trolla, tam zebrałem, wróciłem tutaj do kopalni i tutaj myślę, raczej było nudne przeszukiwanie troli i tak dalej, więc... Nie mam jeszcze wszystkich czterech. Obcy szukać dalej. Co kurwa? Także wracając, halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak już przypomniałem na samym starcie, łapka w górę i tak dalej, i tak dalej. Mianowicie, co się stało, bo trochę porobiłem rzeczy, pozbierałem wszystkie przedmioty. Poprzednio nagrywając tam z pół godziny temu, myślałem, że zebrałem wszystkie przedmioty, ale okazało się, że nie do końca potrzebny jest język smoka. Tego języku nie miałem, ale otwarłem sobie chyba krąg bodajże czwarty. I dzięki temu kręgowi czwartemu z takiej zbroi szaty, właściwie wody, mamy teraz taką. Nie jest to bardzo podobna zbroja do najemnika, mianowicie chroni przed ogniem o 10 więcej i chroni przed magią 20 więcej. W ogóle tamto nie mają ochrony przed magią, więc to jest bardziej OP. My nadal czekamy raczej na ten pancerz pełzacza. Przeczytałem, że ten pancerz pełzacza będzie, pojawi się on po prostu na starcie kolejnego rozdziału. Myślałem, że on już się w sumie zaczął. I aż musiałem sprawdzić, bo miałem sens, że się zaczyna nowy rozdział w Gothicu, nie? Także gruba akcja. No dobra, jesteśmy orka niewolnika, ja mam mniej więcej jakiś plan, po prostu sobie Mam już wszystkie porozmawiajmy z przedmioty nim. potrzebne do sporządzenia O Ulumu. 10 Obcy być tysięcy! silny wojownik, dać rzeczy, dar rok zrobić Ulumulu. Gotowe. Obcy nosić Ulumulu, być dumny, dar rok teraz spać. Dobra. A możemy jeszcze pogadać z orkiem niewolnikiem o czymś, czy nie? Nie możemy. Dziękuję. Obcy mieć dobra podróż. Dzięki, orki niewolnik. Dobra, gdzie jest Ulumulu nasze? To będzie w broniach? Gdzie jest Ulumulu? W sumie to nie wiem, ale dobra, ale wiem, co trzeba zrobić. Mianowicie tak. Trzeba wypić potkę, bo stąd się niestety nie da teleportować, a przynajmniej ostatnio jak próbowałem, to się nie dało. Więc gaduję, że raczej nic za dużo się w tej kwestii nie zmieniło, chociaż możemy spróbować. No nie, niestety nie da się teleportować w tej grze, będąc w jakiejkolwiek kopalni. Znaczy, może nie w jakiejkolwiek, na przykład w tej się nie da. Nie wiem, czy w innych się da, no nie próbowałem. Aha, i chyba już nie będę miał okazji, ponieważ stara kopalnia została zalana. Nie wiem na ile, czy można w ogóle tam wejść. Może można, ale raczej bym wątpił. Co robimy? Wychodzimy z kopalni i słuchajcie, moi drodzy, wracamy do Xardasa. Mamy chyba z czymś o. Mamy pogadać z Xardasem, a w ogóle zobaczmy, ile mamy punktów umiejętności. 10 to jest za mało, żeby przejść na kolejny krąg, więc w sumie to useless. Zbroja z pancerzy, no nie, czyli drogę do świątyni śniącego mamy. Misja, czyli to jest właściwie jedyna ta misja, no bo nie chce mi się iść na drugi koniec mapy, tylko żeby powiadomić jakiegoś Laresa o tym, że tam mają się spotkać. Walić to, nawet nie do końca jestem pewien, gdzie jest ten Lares. Chyba został właśnie. Aha, chyba Lares został tam, gdzie tam w poprzednich odcinkach szukaliśmy tych kamieni, to tam bodajże został. Lares, w ogóle mi coś gra od pieprza, nie wiem, czy to może wina mojej myszki, albo klawy, albo coś, ale raz na jakiś czas właśnie ma takie dziwne rzeczy, że próbuję wejść w eku, a tu się samo scrolluje. Nie wiem. Nie wiem, czy to możliwe, że to wina mojej myszki po prostu, bo tu jest zepsuty scrollisz w tym SteelSeries Rival 300, ale polecam ogólnie myszkę. Sporo wytrzymała, z 3 lata myślę, 3 lata takiej intensywnej rozgrywki zawsze. Więc myślę, że warta jest ta myszka polecenia, jest duża, więc raczej jeżeli grasz CS-a takiej, gdzie potrzebujesz chwycić tą mychę, to SteelSeries zawsze na propsie, jest duża, jest naprawdę kolosalna ta mycha.
Nie wiem, czy wam pokażę teraz. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? To od tego niewolnika z kopalni? O, to orkowy symbol przyjaźni. Cała mycha na całą rękę jest. Zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... coś. Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee powinien niedługo, póki co, postara... Do zobaczenia. O! Za pogadanie dostaliśmy ten rozdział, czy po prostu za wyjście? Dobra, mamy kolejny rozdział, którego nawet nie zdążyłem przeczytać, jak się nazywa. Czyli mamy zbroję, to tak. Idziemy po zbroję. No, wracając do tej myszki, to jak grasz CS albo w jakieś takie gry typu Overwatch, to myślę, że to jest właśnie ta myszka. Też zależy chyba od dłoni, a teraz sobie przestawiłem, kurwa, jakoś gorzej mi się wszystko używa, co jest grane, jak było wcześniej. Dobra. Ale na przykład do Lola wam powiem, no jest, kurwa, no to nie jest myszka do Lola, nie? Do Lola jest potrzebna jakaś taka mega mobilna myszka, a ta myszka jest ciężka. Ta myszka jest taka, znaczy inaczej, nie jest najgorsza. Ta myszka nadaje się do wszystkiego, to jednak dałem, ta myszka jest w miarę droga, chyba z 300 zł kosztowała kiedyś, nie wiem, nie mam pojęcia, czy teraz może jest taniej, może nie wiem, nie mam pojęcia. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Ale no, także da się w tym grać w Lola, ale myślę, że są lepsze myszki do Ligi Legend na przykład. Dobra, może mamy już pancerz. Udało mi się wreszcie znaleźć sposób na połączenie płytek ze sobą. Co jest najlepsze, zaraz wam powiem. Czy to znaczy, że zbroja jest już gotowa? Dokładnie, oto i ona. Jest twardsza niż jakikolwiek pancerz, jaki widziałem na oczy. Dzięki, jestem twoim dłużnikiem. Nie ma o czym mówić. Na pewno na tym nie stracę. Co to, to nie. I teraz jest hicior, bo najlepsze jest to, że ja mu jeszcze wcześniej poza odcinkiem nakopałem do dupy i wziąłem te płytki z powrotem. A chłop mi taki pancerz zrobił. To jest, kurwa, Wik, to jest najbardziej poszkodowana osoba. Zobaczmy. U 80 broń, 15 pocisków. Przed ogniem jednak mniej, przed magią. Ale... co jest? O kurde. Nie no, będziemy trzymać. Na pewno jak będziemy walczyć z jakimiś magami, no to raczej sobie tutaj zmienimy zbroję. Fajnie, że możemy, wiecie, manipulować zbrojami, bo mamy kilkanaście, mamy pod magię, mamy ten, jest gites. Wydaje mi się, że to jest ostateczna, nie wiem, czy jest jeszcze w ogóle lepsza zbroja w tej grze. To już rozdział 5. Możliwe, że to już jesteśmy przy końcówce gry. Mówiłem tak na rozdziale 2, 10 odcinków temu, więc w sumie to nie mam pojęcia. Nie wiem, ile rozdziałów w ogóle ma Gothic, ale możecie sobie sprawdzić i pewnie będziecie wiedzieć, ile tam mniej więcej odcinków zostało. Jeżeli to jest ostatni rozdział, no to strzelałbym 4 odcinki. Jeżeli akcja dzisiaj będzie intensywna, to myślę, że po prostu sobie dzisiaj, jeżeli będę czuł taki, wiecie, w powietrzu, taki podmuch, że dzisiaj jest koniec, to jakby pewnie dzisiaj sobie dokończę, jak nie, to dzisiaj sobie wolne. A dwa odcinki, bo mi się kurwa nie chce. A myślałem, że Xardasowi trzeba o czymś pogadać, a tu Xardas nie chce z nami gadać. Dobra, no to walić Xardasa, co nie? JX. I prosta piła. I spadamy na dół. Nie powiem, że z tym, bo tam był ten język, trzeba było zdobyć. Ja zapomniałem właśnie o tym języku, co wam pokazałem na początku. Chłop w szoku był. Ja byłem w szoku, chłopie. Nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że tu elegancko koniec, a potem musiałem pół mapy szukać. I były koło Xardasa. Ostatecznie te jaszczury gdzieś tutaj niedaleko po prawej na dole. Więc no, dobra, ja sobie zaznaczę, znaczy wejdę sobie w ogóle w mapę i ogarnę, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy tutaj, dobra. Ja dokładnie wiem, gdzie mamy szukać naszego przyjaciela, bo przypadkiem go ostatnio po prostu spotkałem, jak tutaj sobie chodziłem, więc o, nawet tu są teraz. To jakby one są, ale mają języki warte po 500. Ale spoks. Siema. I są w sumie słabe i dałem 500 expa, to nie jest takie, wiecie, hopsiu. Wiecie co, jak dałem 500 expa, to żal byłoby ich nie zabić, co nie? To jednak 500... I
I widzicie, i tu na przykład ten pancerz jest lepszy, bo oni przecież plują jakimś ogniem, co nie? Więc załóżmy ten pancerz, weźmy, bo to nowy poziom, zawsze wiecie. 500 expa, tu jest praktycznie kilka tysięcy expa, więc jak będziemy dostawać 10 tysięcy, kurwa, za przejście, no to wiecie. To XD, ale raczej wątpiłbym, że dostaniemy. O kurwa, jest niedobrze, jest ewakuacja tak zwana robiona. Jan Ahonen? Nie, Adamie Małyszu? Kiedyś się pokonam. Dobra, Jezus, ile my mamy tych potek i ile trzeba ich pić? O nie! Gagatki! Dobra, walić ich. Zakładamy standardową zbroję. Nie chce mi się, przejdziemy po prostu misję i tak dostaniemy expa, więc walić to. Tyk. Drink jest pity i lecimy dalej. No jednak ja walczyłem w sumie z dwoma, tu są cztery naraz, czy pięć, więc... Jednak zgaduję, że różnica w sile w istocie może być gigantyczna. Ojojoj, bezimienny kurwa, no nie rób mi takich rzeczy, no. Ile ja tych potek będę pił do cholery jasnej? My już chyba jesteśmy uzależnieni od tych potek, bo ja nie pamiętam kiedy przeszedłem. No bezi, no nie rób mi takich rzeczy, no. No bezi. Może spadnie. Ostatnio spadł, o. Gdy po wodzie przyszliśmy jak Jezus, to by się zgadzało, bo kiedy to nagrywam, to są święta wielkanocne, a właściwie chwilę przed świętami wielkanocnymi. Kiedy to wrzucę, możliwe, że jest 2 miesiące później albo coś takiego, no nie wiem, mówię wam. To może być nawet pół roku później, ja po prostu sobie nagrywam, ja sobie gram, na pewno ten materiał ujrzy światło dzienne, ale kiedy ja go wrzucę, nie wiem, nie mam pojęcia. Kiedy będę miał w ogóle, chodzi o samą, prawda, możliwość wrzucenia owego materiału. Dobra, po lewej stronie jest nasz Urszak, chyba tak się nazywał nasz przyjaciel, jest i on. Nie wiem, czy te Ulumulu, jak wygląda, gdzie mamy te Ulumulu? Dobra, powiedzmy, że ona jest, wiem, że ona jest przedmiotem, co nie, ale dobra. Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje Ulumulu dla siebie. Może z Ulumulu Urszak pójdzie do domu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Trzymaj się. Myślałem, że Urszak nam chce podwinąć Ulumulu. Co robisz tak blisko miasta? Urszak wykorzystał. 200 IQ zrobił. W domu. Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, Urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. No tak, ja mam tam przyjaciel być. Tam nie wejdzie. Urszak. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. No, ja myślę, że... Kurwa, Urszak gdzie mnie... Urszak... Taką... Co? No nie, musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. Chyba jestem w połowie magii. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. Co ja mam zrobić? Bo nie rozumiem. Przed miastem orków wpadłem ponownie na Urszaka. Powiedział mi, że jedynym sposobem na dostanie się do podziemnej świątyni jest użycie orkowej magii. Pozostali szamani powinni posiadać odpowiednie zaklęcia. Jest jeszcze inny sposób na wejście do środka. Na uświęconej kolumnie orkowych kapłanów spoczywa figurka śniącego, która jest kluczem do świątyni. Bracia Urszaka nie będą zachwyceni, gdy odkryją, że używam ich świętej relikwii.
Na wejściu do środka. Okej, okay, czyli tak czy siak. Okej. Okay. Dobra, dobra, już kumam. Czyli tak czy siak kierujemy się do środka. Czyli tutaj? Ja. Poczekajcie, ja sobie tylko eknę. Wydaje mi się, że tutaj, ale. Co aby się, słuchajcie, upewnić, to jest 19, czyli to jest Orktown. Old Town Road, I'm gonna ride till I can't no more. Dobra, idziemy. I got the horses in the back. Oni kurwa nie mieli ulumulu mnie uszanować za to, czy coś? Kurwa takiego? Jeżeli pokazem szacunku jest nakurwianie mnie z wielkich toporów, to ja chyba podziękuję w takim razie z takiego szacunku. Ale w sumie, co kultura, pewnie na pewno jest jakimś, nie wiem, okazem szacunku, jest, nie wiem, strzelenie sobie w twarz, albo oplucie w jakimś, kurwa, częściach globu, albo kiedyś było. Także, także pozdro, no. Nie no, wydaje mi się, że ten, o, jest i, to jest to? Nie. Nie, nie, nie. Magia? Nie. Żnika, najemnika. Nie, to? To? Nie, no to musi być to w broni, albo nie ma, no. A ja mam tyle broni, że zanim my się, słuchajcie, tam przebijemy do... O, jest! Ty, Ulumulu, warto... Ulumulu świadczy o wielkiej sile i odwadze posiadacza, bo nikt, który nosi ten amulet, nie musi obawiać się ataku ze strony orków. No dobra. No to teraz jest gites. Nie wiem, czy mamy wyciągnąć tu Lumulu, czy se tak na plecach nosimy, oni mówią, no jest sztosik. Aha, czyli po prostu mają wyjebane w nas. Ha! Uciecie, dobra. Tamten, co robisz? Ucie, ciocio. Mogę to otworzyć, czy zabiją mnie orkowie? O nie. Nie wiem, czy w dobrym kierunku i nie mam kurwa zielonego pojęcia, skąd mam to wiedzieć. Ale dobra, powiedzmy, że jest gites. Ci se tu tańczą, jest essa, jest dobrze. Tu se bije w bębny. Tu se coś wcina ork. No i jest koks. Jest koks, dobra. Powiem wam, słabe mają to miasto, ale... Ale skurwiele mają po 8 metrów, więc... Więc trochę się cykam. Super macie miasto, żartowałem, co mnie gonisz? Eleganckie jest miasto. Tutaj, o, a tu co to jest? Mogę tu wejść? Czymkolwiek to jest? Halo? Siema? Okej. Okay. Wydaje się, że to może być na przykład tutaj. Ale kurde, ale skrzynki to potrafią zrobić i to mi się podoba, tak? Uuu. No, powiem wam, sporo tych tutaj rzeczy jest. W sensie, nie wiem, trochę głupie to, że założę co jakiś, kurwa, ulumulu i normalnie sobie wchodzę do środka i... Nie wiem, dziwne, ale dobra. W sumie wyglądam jak taki ork. Trochę. Chyba nie tutaj mieliśmy się udać, tak mi się coś wydaje. O, jakieś gówna zioła tutaj są. No weźmy sobie napój prędkości i lecimy dalej. Sejwika jeszcze walniemy. I dygamy, tu byliśmy? Nie będę, nie. O, to już lepiej. Znaczy ja mam wciul podków na manę, ale mam tej many tylko 30, więc trochę uses są te podki, na przykład za 70, albo tam za 100 czy coś. No bo tak czy siak i tak tego nigdy nie wykorzystam, ale dobra.
Znaczy wykorzystam, ale... Ale zmarnuje się dużo. Czy możemy pogadać z orkiem, szamanem? Nie, czyli raczej nikt tu nie gada po naszemu, co nie? Po ludzkiemu. Oni raczej wolą gadać u siasiaka. No dobrze. No to wygląda jak coś, co powinienem otworzyć. Dźwignia ani drgnie. Kurde molek, dobrze. No to może gdzieś tutaj. Jakąś figurkę, coś tego owego mają zgarnąć. Ale też możemy sobie pozwiedzać na razie, co nie? To jest chyba szef szefów orków. Król orków. O! Coś tu leży? Róg. Czym jest róg? Zgaduję, że po prostu można w niego tak samo jak na lutni po prostu dmuchnąć. Krusz karok. No, raczej mam lepsze bronie, ale dobra. To nie wiem po co je biorę, bo... Nie wiem, bez sensu, muszę pozbyć się tych broni, po prostu je wyrzucić, albo nie wiem, wrzucić do jakiejś skrzynki czy coś. Bo mam ich tak dużo, że po prostu nie da się. A ja rudy mam, słuchajcie, nie wiem, z 9000? Teraz wydałem, no 9000, ale miałem 11000. Nie ma szans, że to wydamy, trzeba, ja muszę w następnym odcinku po prostu schowam to sobie w jakieś skrzynki, skrzynce. I ten. Ale powiem wam, ten miecz wygląda na kurwa niezły mieczyk, no. Ten miecz wygląda grubaśnie. I chciałbym go mieć. O! O! Mściwa stal. No, powiem wam. Zobaczymy. Zobaczmy. Mściwa stal, no, brzmi jak jakiś kurwa... Dobry mieczyk. Nie, brzmi jak dobry miecz. I w istocie jest to niezły miecz, bardzo dobry miecz, ale bez porównania do krzyku wojownika. Niestety. Dobra. Poteczka. Właśnie teraz ta gra zaczyna się mniej więcej w picie potek i bieganie kurwa po całej mapie i to jedyne co właściwie robię teraz ostatnio. Dobra, no tu to była ta wyrwa, co nie? Tam do góry. Nic tu raczej nie ma ciekawego. Czyli nie tutaj mam się udać, ale to spokojnie mam jeszcze drugą część miasta. Znaczy, no ten mieczek był fajny, ale... Ale jednak mamy swój młot, swoją podwójną siekierę, ona była lepsza. Dobra, tak musiałem się upewnić, czy idę w dobrym kierunku. Żeby się nie pogubić. Trochę DPI mam za mało, bo muszę machać, jakbym grał w jakieś seska albo coś. A to jest goticzek. Ale dobra. Mnie trochę już łapa boli. Dźwignia ani drgnie. No dobra, czyli tu jakieś magii mam użyć, coś takiego, co nie? Jeszcze sobie sprawdzimy. Jest jeszcze inny sposób na wejście do środka na usiądzenie kolumnie orkowego kapłana. Spoczywa figur... Aha, czyli tutaj, tak? Na górze, widzę byczko. Patrzcie na górę. Oni nie lubią magii, co? A to macie kurwa problem, amigos. Szczerze nie wiem, czy ty z tymi wszystkimi spelami, jakie posiadam, nie rozjebałby całej tej wioski, ale dobra. Pirokineza? Nie. Może telekineza po prostu. I pod siódemką. Kurwy jebane. O, siema. O, dobra. Ci już na chillku. No dobra, to jebać tych szamanów, co nie? Jakby, wiecie. Chill utopia.
Jest posążek? Jest. No i to jest kurwa najważniejsze. Napój redkości, jakby zaraz mieli mnie dojechać. Jakieś tutaj trzy potki za stówkę zgarnęliśmy, one są pokczamp. No dobra, czyli mamy posążek. I teraz co? Zrzyniny na wejście na uświęcenie kolumnia orkowej kapłany spoczywa figurkę, która jest kluczem do świątyni. Bracia uczeka nie będą zachwyceni, gdy okryją, że używam ich świętej relikwii. W istocie, no nie byli, zaczęli do mnie naparzać jakimiś kurwa kulami ognia, ale przeżyłem. Jest masno. Masnuni. Kim bym był, gdybym nie sprawdził, co mają w środku. Ale nic nie mają, bieda. No dobra. Ojej. Ork Wiarus? UTF. I dobra, i co? Teraz mamy pogadać z powrotem z Urszakiem, czy jak jest? Bo w sumie... O, tu jest jakaś wieża. O, ja bym tam wszedł. Czujecie? Ja czuję, kurwa. Czuję, że tam jest coś dobrego po prostu. We krwi to czuję. Że tam jest coś giga OP. Ja pamiętam, że w Gothiku 2 jest taka wieża, gdzie i na tej wieży znajduje się taki łuk, który strzela ogniem jakby. Może tutaj, no nie serio. Ale zostałem baitnięty przez twórców gry. No nic, dobra, idziemy do... On fajnie tymi nóżkami balansuje. O! Ale tutaj jest zadyma. Mam nadzieję, że nie spieprzy mi to reputacji, dobra, w tym mieście. Czyli co mam teraz zrobić? Urszak, pomóż mi, no, rzecz. Tu bym mogę zapisać na jakimś drugim zapisie, albo coś takiego. Jak brałem tą figurkę i wykminić inne rozwiązania, ale dobra. Zawsze się obawiam, że mnie dojadą. No nie wiem co. To jest to miasto orków i to miasto orków jest strasznie biedne, małe i generalnie ma tylko jedno wyjście, tam gdzie ja byłem wcześniej. Myślałem, że są jakieś dwa przejścia, ale nie, jest tylko jedno. To gdzie teraz idę, ale tam napierdalają do mnie magowie orków. A to mi się bardzo nie podoba, no. Bardzo, powiem wam, nie lubię. Mask osłania 6 żądeł. O, tak jak myślałem. Dobra, no to co? Poteczka, sejwik. Oj, muszę się podrapać i pakujemy się do środka, co? Aha, w ogóle to... Stop. Nie bij mnie. To, bo to mi daje ochronę przed ogniem, a oni do mnie nakurwiają z ognia. To jest dość istotne. A tu byliśmy? Jeszcze gubię. Byliśmy, co nie? Tak, byliśmy na pewno. Dobra, to wracamy. Trzy przejścia. A ja już kurwa pogubiony. Mistrz orientacji w terenie, by the way. O, ten ork ma mało HP. Dobra. Teraz najważniejsze, żeby do mnie nie pruli. Siema. Kurwa, jest dobrze. Czemu ci czemani nie mają życia? Statuetka przesuwa dźwignię.
Ale szybko zapomnieli wam, powiem szczerze, o tym, że podpierdoliłem mi najważniejszą statuetkę do wejścia do tego. Ale Org Wiarus to jest... Stalker. Wam powiem. Dobra, idziemy. Nigdy w życiu nie byłem w Gothiku w takim miejscu. Nigdy w życiu nie widziałem takiego miejsca w Gothiku 1. Nigdy w życiu nie sądziłbym, że takie miejsce istnieje. I mam nadzieję, że się nie wkurwisz, jak użyję światła. Wiem, że nie lubi się magii, ale come on. To tylko światło, okej? Okay? Jesus fucking Christ. Dobra, bez światła, no. Będziemy, kurwa, pochodnym iść. Chyba, że się... O. No to ja sobie tu wolę skastować, słuchajcie, światło. Pod ósemką będziemy lepiej widzieć. Teraz możemy to kastować, nie... Bez jakiegoś większego wysiłku, więc... A i wydaje mi się, że chyba już ściągniemy to Ulumuli i założymy jakąś normalną broń, co? Kurde, co mnie tak swędzi prawa strona? Tułowia. Uuu. A to nie jest jakiś koniec gry? Może to głupie, ale szczerze? Nie wiem. Ja mówię, ja nie grałem jakoś turbo w Gothica i tak dalej, co nie? Ale coś tam co nieco wiem, no bo to jednak w Polsce to Gothic jest popularny, mówię, to jest pierwsza gra, w którą grałem, nigdy jej nie przeszedłem. Ale coś tam sobie pograłem za młodu. Jak tam miałem 9 lat, czy coś takiego. Potem tam u Gimpera mi się zdarzyło oglądać. Kiedyś, dawno temu. Zresztą on, jak robił streamy, to miał przecież jak ktoś go subskrybował, czy tam... nie, to nie mogła być subskrypcja, bo to YouTube. Jak ktoś mu chyba... Może już była ta opcja wspieraj i wtedy jak ktoś mu dawał to wspieraj, to było witamy w kolonii. Kczysz. Więc... no, więc trochę się znam, ale... Generalnie to tak średnio. Nie, no to... Nie, kurwa, no to nie będę ich bił z Ulumulu. Chyba jeszcze nie ochujałem do końca. Idziemy są. Czekajcie, wezmę sobie jakąś normalną broń. Pykniemy sobie potkę. Krzyk wojowników, normalna broń. I lecimy. Tak to mogę zabijać. Też można magiem teoretycznie, ale... Ja też mam dużo speli typu właśnie przyzwanie kościotrupów i tak dalej. 300 jest za tych szkieletów? A nie, 250, ale to i tak spoko. Jak trochę ich będzie, to chyba zależy od jakiego szkieleta zabijemy. I dobra, to ja sobie weźmiemy, bo... Kurwa, mamy tego tyle, szczerze to mamy tego tyle. Te teleporty, nie no, niech zostaną. Światło mogę wywalić, bo to jest useless. Piorun kulisty ja bym sobie dał pod ósemką. I pod dziewiątką mamy te przyzwanie szkieletów. Szczerze, tych mamy... Tu jest szkielet, tylko zbugowany, tak? Szczerze, to mamy 10 tych speli, więc to jest na chillku. Nie wiem, ile oni trzymają się, ale chyba długo z tego, co pamiętam. Już ich raz przyzywałem. I coś tam nam zawsze pomogą, więc to jest na chillku. Kurwa, co oni robią? Ty, no nie mówcie, że cosplay robicie tego, jak on miał. Gorna. Cosplay Gorna jest robione przez szkieletory. Chyba. Tu? O, widzę tam jakieś plugawe istoty, ale to jest chyba ten pełzacz. Więc na chillku. Dobra. Okej. Okay. To jest szkielet mag, ja już go kiedyś spotkałem. Zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się, skopa dał mi. Zdarzyło mi się spotkać tego szkieleta maga. No kurwa, co moi robią? Aj kurwa, dobra, to przyzywanie szkieletów to jest kurwa useless jednak. Chyba, że w jakimś takim dużym, wielkim pomieszczeniu, gdzie nie mają się... Dobra, tu łyżka leży w powietrzu, więc o czym ja mówię, że się szkielety bagują? Pewnie, że się kurwa bagują, a ty jesteś nasz czy nie nasz? Nasz jesteś czy nie, byczku, bo ja nie wiem.
Nie wiem, czy to był nasz, czy nie. W każdym razie Free 450 Expa, Skeletor Max, co ma? Przyzwanie szkieletów znowu 5. No spoks. Niechaj będzie. O! A to te pełzacze są. Napój? No, napój zawsze się przyda, co nie? Czy tu możemy wskoczyć? Chyba nie, chyba jest zablokowana tutaj opcja. A nie. Ale i tak uses. I właśnie po tej... kojarzycie, była taka skrzynka tam, jak szukaliśmy tych kamieni, że nie można było przeskoczyć, co nie? Wydaje mi się, że teraz byśmy dali radę, kurczę, ale... Tak kusiło, żeby się cofnąć, powiem wam szczerze, ale ostatecznie się stwierdziłem, że jebać. I co dalej mamy robić? Co dalej mamy robić, halo? To nasi? Tak, ale oni mają wysoki stopień autyzmu. Co mamy dalej robić? Halo? Halo, halo? O! Jakiś inny jest, czekaj. A, to jest bonus zręczności. Okej. Okay. Nawet nie zauważyłem, kiedy to sobie... zajumałem od kogoś. Chyba, że ten napój, co podnieśliśmy, to był właśnie ten napój. Może być. Mogło tak być, no. Dobra, tutaj nic. Kurde, molek. Tutaj jakieś hieroglify. Ruda, no na dół. Chyba, że telekineza, co? Jakaś. Teleport, tele... Nie. Tam telekineza? Nie. Miał tu jakieś przycisko, którego po prostu nie widzę. Nie, to jest miecz. Tutaj nic. Przełącznik. Mamy to. Okej. Pułapka. No, walniemy sobie na jednak save 2, co nie? Bo nie wiem, jak to tu wygląda. Aha, to nożyc, dobra. No to chodź, amigo. Trudno was rozpoznać. Dobra, ja tu wolę save'ować co 2 sekundy, bo... O, ty, jaki skryty w cieniu był. Dawaj, skopał mu nas. Tylko żeby naszych nie, żeby naszego nie zabić szkieleta. Dobra, easy, jeszcze doświadczenie ze zgarłem, gites. Nawet tych zardzewniałych mieczy to ja nawet kurwa nie podnoszę. Ale te napoje to zawsze tam może być napój jakiś, na przykład plus 10 tego, plus 10 życia albo coś, co? Czemu nie możemy przełączyć? O. I co teraz robiliśmy? O kurwa, to jest jakaś zagadka? To jest jakaś zagadka, moi drodzy. I teraz tak. Nie powiem, że w oczy nie rzuciło mi się poprzednim razem, kiedy w ogóle tu wchodziliśmy,
pewne kolorowe hieroglify i one były bodajże tutaj może? Tutaj. I wydaje mi się, że tak trzeba zrobić. Czerwony, żółty, fioletowy. Czerwony, żółty, fioletowy. No spróbujmy, co mamy do stracenia, oprócz tego, że chyba możemy zginąć. Czerwony, żółty, fioletowy, dobra. Czy w ogóle są takie kolory? Czerwony, o, żółty, fioletowy, gites. Dobra, też raz. Czerwony. Pyk. Żółty. I fioletowy. No. Niesamowite, jak myśmy to wykminili. Totalny pochrzan dla mnie. O, jeszcze na dół się otworzyło. O, i pełzarz se przyszedł. Dobra, to nie wiem w sumie, którędy iść, ale... Już się bałem, że ten zapis może być kurwa na stracenie. Właśnie, bo wiecie, myślałem, że... Przez chwilę myślałem, że to jednak nie jest to, z tego względu, że po prostu się jakby resetowały, tam były takie podwójne dźwięki, co nie? Więc bałem się, że niestety to nie jest rozwiązanie naszej zagadki. Albo że tą zagadkę musimy rozwiązać później, ale na nasze szczęście to było rozwiązanie naszej zagadki. O, pełzarz zniknął. Dobra, idziemy tutaj, co? Trochę się cykam. Więc zapiszę. Dobra, chyba it's time to wykastować światło, w którym się... mamy zapisane światło, kastowanie? Nie mamy. No to niech będzie pod 10, czyli pod 0 w sumie. Pyk. Safe, mam nadzieję, że kurwa nie zepsułem tego i lecimy, co? Strasznie dużo tu kościotrupów. Świątynny pełzacz, to jest jakiś giga pełzacz. To jest, jeżeli tamte były giga, to ten jest giga giga. To jest giga giga pełzacz. No, mamy tu jakieś napoje. No po cichu liczę, że właśnie... O! Krwawe ostrze. Sprawdźmy. No nie. Też jest mocne, ale no niestety nie na tyle mocne, żeby było to dla mnie jakkolwiek wartościowym przedmiotem. Dobra, lecimy tutaj może? Coś tego, owego? Dubu dubu. Tak, jest to mumiork? Opiekun świątyni? Okej, kurwa, mocne są te gagatki. Mumia ork, zombie ork. Ale jajco. Czyli poznajemy już kolejnego moba, którego nie znaliśmy wcześniej. Dobrze, dobrze. Dobra, pyk, pyk. No ja chyba... No tutaj chyba łyknę sobie many. Co, aby w przyszłości szybko móc wykastować nasze małe szkieletorki. I wyłazimy tu, co? Może. Zobaczymy, co tu jest. Jest tu strażnik, jest tu jakiś szkieletor. Myślałem, żeby taki dźwięk, jakbym dostał poziom, ale spoko. Dobra, na szczęście jesteśmy no, na tyle strong, że jesteśmy w miarę w stanie ich pokonać. Bez potek, wiadomo, byłoby to raczej trudne, ale... pochodnia, amatorzy. Z pochodnią tu ktoś przyszedł. O, czekaj, szkieletor, czekaj. Amigos. Ja tutaj muszę uzupełnić sobie zdrowie. Najgorsze jest to klikanie, nie chcę mi się... Oj, co to było? Ja właśnie muszę ciągle uważać z tego względu, że boję się, że... Zapiszę na ważny save. Boję się, że wpadniemy w jakąś pułapkę zaraz i będzie lipa, co nie? Chyba kurwa o wilku mowa, co? Chyba o wilku mowa. No jak co, Bezi? Co mi machasz tu, że nie jest?
Dobra. Oj, to... No śmierdzi mi gówno, mam powiem. Co do kurwy jebanej nędzy? A dobra, ten, ale ten demon to jest easy. Ale to jest easy. Ha, frajerze. Czyli co, źle, źle. A! Kurwa, mać. To mi skopa, chłop. Co jest grane w ogóle? No to są za chłopy. Zaskoczenia mi skopa sprzedaje i co? Czyli to nie był ten przełącznik, zgaduję, tak? Dobrze, że przynajmniej twórcy pomyśleli troszeczkę i że może w to grać jakiś noob i porozdawali tutaj napoje. Dobra, kolejny. Dobra. Nie no, jak taki demon jest dla nas easy i on chyba kastuje tego, nie? Szkieletora? Czy jak to wygląda? A nie, chyba nie. Szkoda, że nie można z nich coś podnosić, bo wyglądałem na postacie, które no, dałyby jednak sporo. Dobra, no to został ostatni przełącznik. Miejmy nadzieję, że ten zadziała w jakiś normalny sposób, a nie skastuje mi demona. Aha! Spoko. Niewierny w domu pana! Bądź przeklęty! Kurwa. Sam bądź przeklęty, pajacu. O czym powiedziałeś? Szybko, szybko, żeby on nie zdążył niczego rzucić. Cyk! 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 8000? Ale mi, ja to śmiesznie wygląda i ja w sumie zauważyłem, robię tą swoją minę taką pochczampową. Dobra. I co teraz? A co możemy z niego zebrać? Ostrze światła, co? Ten miecz należał do zamienionego w ożywieńca kapłana orków Warrag Kasorga. Niestety po tych wszystkich latach nie nadaje się do użytku. Może da się go wykorzystać w inny sposób. A szkoda, bo ten miecz, wam powiem, oj, wygląda na dobry mieczyk. Bo jeszcze... Ten, coś tam jeszcze zebraliśmy. To mnie wkurza, ale dobra. Kurwa, ten, no ten miecz wygląda na mocne, mogę sobie go chociaż obejrzeć. Chyba zjedziemy na dół i zobaczymy, co? Zobaczmy ten mieczyk. On jakoś fajnie wygląda, wyglądał jak jakiś najlepszy miecz na świecie. Ulumulu, miecz strażnika, to jakieś nudy początkowe. Maczuga, niewykończony miecz, a to wszystkie, które robiłem. Boże, ile tych mieczy jest. Ja, słuchajcie, dobra, ja w następnym odcinku, jeżeli będzie tylko okazja schować to w jakimś przyzwoitym miejscu, do którego w razie czego będę mógł zajrzeć, tak? To pochowam te wszystkie idiotyczne rzeczy, które mam tutaj. No, żeby w pewnym momencie, jak coś zbierę, nie musieć, kurwa, jechać. O, mam dwie takie same kusze, nawet nie skąd. A poka to. Holy shit. A nie ma tego naszego miecza, co? Nie ma. Mówi, że jest bezużyteczny. O Jezu, i te wszystkie łuki. 2000 tych. Nie ma naszego miecza, co jest? Może będzie po prostu pozostałych. Tak, tu jest. A nie można go założyć. A to co daje? Co to kurwa jest? Jak w jakiejś metinie albo coś. Dobra, i teraz do góry, świetnie. Co wam powiem ciekawego? Pogoda jest ładna. Święta idą. Znaczy są święta właściwie już teraz wielkanocne. No, ja nie obchodzę świąt wielkanocnych. W ogóle żadnych świąt w sumie nie obchodzę. No, ale moi rodzice obchodzą, więc... Znaczy konkretnie to tylko mama, a starszy se siedzi, bo darmowe żarło jest, więc jest elegancko.
zawsze wjeżdża wreszcie coś dobrego do jedzonka, więc jest koks. Ale dzisiaj nie ma koszyczka. Pamiętam jak jeszcze... O co to było? A to był ten. Pamiętam jak przestawałem jeść mięso i w ogóle przestawałem jeść żadne mleko, tak i tak dalej, to z koszyczka jedyne co zjadłem to kurwa mandarynkę i chleb z chrzanem. To wam powiem, było intensywne doznanie smakowe. Aha, okej. Okej, dobra. Okej. Kumalski. Ma to jakiś tam swój sens. No dobra, czyli nie tutaj, czyli musimy iść w inne miejsce. 50 już 1 minut. No oczywiście, jeżeli zakończymy teraz, no to ja tych katakumb nie będę przechodził, wiadomo, solo, tylko raczej będę poczekam za wami, wiadomka. Bo to jednak chyba interesująca część rozgrywki Gothica, na pewno bardziej pasjonująca, niżeli kurwa chodzenie w prawo i w lewo i zabijanie jakichś języków, zbieranie jakichś języków smogów. Oj, trochę ich dużo, tak szczerze, nie wiem czy sobie poradzę. Zaraz zobaczymy. O, może być ciężko. It's time for... Może te kurwa szkielety się przydadzą w końcu. No, chodźcie panowie. Nie wiem jak was rozróżnię od tamtych pajacy, ale do ataku. Którzy to nasi? Ci co nas nie biją, co? Czyli w sumie to nie mam pojęcia, którzy. Kurwa, za dużo was. To chyba... Ojojoj, jeszcze tam do mnie mag pruje, kretyn. Dobra, idziemy zabić maga, to przede wszystkim, bo mag... Mag, obawiam się, że niestety... Ale zrobił... Co jest? Mag. Dobra. I teraz przynajmniej nie będą się na nowo respić. To już jest jeden plus, co nie? Dobra, spieprzamy w sumie. Złazimy tutaj, może nie są na tyle inteligentne, żeby pójść za nami. A chyba nie są, bo stanęły. Dobra. O, żartowałem. Panowie, żartowałem. Dobra, raczej nas nie dogonią. Poteczka, kurwa, gonią nas. Jebani. Kurwa, jaki wytrwali w postanowieniu gonienia nas. I zatłuczenia. Dobra. Nie wiem, gdzie macham, ale to, co macham, wygląda bardziej jak miecz, niż topór, a nie, zaraz. Dobra, jest tu jeszcze jakiś? Jest tu. Ktoś do mnie z łuku strzela? Nie. To mi się wydawało. Dobra. Czyli żyjemy. Pogchamp, jest Gites. Wyciąg uzdrawiający z pity. Nie ma co tu zbierać sumy rzeczy. Ile mamy? 30 punktów umiejętności i 24 poziom mamy. Czyli możemy zostać better magiem. Czyli Cox. Czyli jednak raczej uda nam się zostać magiem. Znaczy my już w sumie jesteśmy magiem, co nie? Ale może uda nam się zostać jeszcze lepszym magiem. Jeszcze tu jesteście. Ja mam chyba jakiś spell, który nazywa się tym, co zabiliśmy tego jednego ożywieńca i nazywa się właśnie śmierć ożywieńcą albo coś takiego. Więc szczerze wydaje mi się, że moglibyśmy to użyć, tylko nie wiem, czy to nie działa tylko specyficznie na jedną osobę w sumie, ale... Dobra, duże są te katakumby. Zanim, słuchajcie, pewnie zwiedzimy to... Czasu trochę minie, o, tu jest jeszcze ten gagatek, to idziemy go w sumie zabić. Siema!
300 lat chłop stał i spóźniony refleks miał. To nie był refleks chudego byka. Nie. W ogóle to nie był refleks chudego byczka. Dobra, światło. Pyk. O! Co tu mamy za ciekawości? Chrzęst? Jakieś napoje mamy. Pokaż. Napoje, no, uses, czyli zwykłe poteczki. A broń? No, fajna, ale nie tak fajna jak ja mam. Jednak ten... jak to się nazywa ta moja broń? Krzyk wojownika jednak jest mocny. I to jest broń ziomka ze starego obozu. Mogliśmy już go mieć wiele, wiele wcześniej. Zachód? Nie. Noc? Jasność. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, whatever. Dobra, zacznijmy od lewej. Nichuchu. O. O, coś otwarliśmy. O! Czy dobrze zrobiliśmy? Chyba tak. Co się stało? Wait, what? What the hell? Coś mnie chyba nagle zaatakowało. Ale teraz wydaje się wszystko w porządku. Po prostu trzeba było chyba tylko prawy przycisk zrobić, a nie łącznie. Dobra, 57 minut odcinka. Ja na sam koniec oczywiście przypominam o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach i o tym, że widzimy się codziennie, bo odcinki są codziennie o godzinie 16 i o godzinie 18. Życzę wam miłej nocy, miłego dnia. I widzimy się później w następnych odcinkach po prostu. Trzymajcie się. Hejo, hejo.